Witam Państwa w środę, 13 stycznia, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o kończącym się terminie zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego, nowym rowerowym wydaniu studia prasowego, a także wizycie wybitnego reżysera Janusza Zaorskiego w kinie Amok. Zapraszam. W przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków odnośnie realizacji zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego, a także reguły głosowania mieszkańców na przedsięwzięcia do realizacji w roku 2017. Mieszkańcy Gliwic będą mogli zgłosić na piśmie swoje uwagi do zaproponowanych podczas konsultacji społecznych zmian. Taka możliwość potrwa jeszcze 2 dni, czyli do 15 stycznia. Opinie do projektu można zgłaszać pisemnie, w formie papierowej, listownie bądź doręczając do urzędu lub drogą elektroniczną na adres widoczny na ekranie. Gliwiccy policjanci zatrzymali kolejnego handlarza narkotykami. Wczoraj około 10:00 kryminalni weszli do jednego z mieszkań na osiedlu Sikornik. W czasie przeszukania znaleziono prawie 760 porcji przygotowanej do sprzedaży amfetaminy. 25-letni dealer trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj o jego dalszym losie zadecyduje prokurator. Za handel narkotykami grozi mu do 10 lat więzienia. Jak co tydzień w studiu prasowym spotkali się przedstawiciele gliwickich mediów, Gazety Miejskiej i Telewizji Imperium. Jako gość specjalny wystąpił Andrzej Parecki z Gliwickiej Rady Rowerowej. Rozmowy toczyły się oczywiście wokół rowerów. Jeżeli chodzi o jazdę po Gliwicach, no niestety nie jest ona zbyt przyjemna. Dróg rowerowych jest mało stojaków, przy imię, gdzie możemy zostawić swój rower i nie bać się o to, że ktoś go nam ukradnie. Rowerzyści mimo to korzystają z gliwickiej infrastruktury, co bardzo cieszy, ale na pewno chcieliby mieć tę infrastrukturę w trochę lepszej jakości. Andrzeju, ty reprezentujesz Gliwicką Radę Rowerową. Brzmi to dosyć, można powiedzieć, poważnie, ale o co w tej radzie chodzi? Co takiego robicie? Gliwicka Rada Rowerowa działa od kilku lat i zrzesza gliwickie stowarzyszenia, organizacje oraz pojedynczych rowerzystów. Stanowimy pewnego rodzaju platformę konsultacji gliwickiego środowiska rowerowego i dzięki temu staramy się przemawiać w miarę jednym głosem. A jakie są Wasze pomysły na to, żeby w Gliwicach dla cyklistów było lepiej? No, podstawą tego na pewno jest powstanie dróg dla rowerów, odpowiedniej liczby stojaków w mieście, no i może również utworzenie tej miejskiej wypożyczalni, o której już rozmawialiśmy. Rozumiem, że Tobie ten pomysł się podoba. Bardzo mi się podoba. Uważam, że poprawi jakość jazdy na rowerze w mieście. Będzie dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej, ponieważ w chwili obecnej, jeżeli na przykład chcemy dostać się na rynek, to od najbliższego przystanku ta odległość jest jednak dosyć spora, więc można w tym momencie wypożyczyć rower i sobie spokojnie podjechać. Uważam, że w wielu miastach się to sprawdziło, choćby ostatnio w Katowicach. Nie, co prawda powstały tylko 3 stacje, ale mimo wszystko ludzie chętnie z tych rowerów korzystali. Gliwice są już przygotowane z infrastrukturą właśnie na taką inwestycję? Nie, ale zawsze powtarzam, że najpierw był rower, a dopiero potem była infrastruktura, więc wydaje mi się, że w wypadku wypożyczalni tak by właśnie było. Kino Amok odwiedził wybitny reżyser. Mowa o Januszu Zaorskim. 69-letni twórca w ramach Akademii Polskiego Filmu opowiadał widzom o swoim dziele pod tytułem Matka Królów, a także o dreszczach Wojciecha Marczewskiego. Ekipie telewizji Imperium udało się porozmawiać z reżyserem. Janusz Zaorski opowiedział nam m.in. o swoich ulubionych polskich filmach ostatnich lat, a także najbliższych planach zawodowych. Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym okresie kina polskiego, artystycznego, że wyspecjalizowaliśmy się w małych dramatach kameralnych typu Ida, typu Ciało, prawda? Świetne prace mojej koleżanki Szumowskiej i kolegi Bawlikowskiego. Chciałoby się teraz zrobić jakiś film większy, poważniejszy. Coś, co jakby pójdzie śladami Miasta 44 Janka Komasy, który to film cenię, ale oczywiście to jest jeden z niewielu filmów, który ma dość poważniejszy fundusz i w związku z tym jest epicki, prawda? Syberiada też usiłowała taka być. My nie możemy przyzwyczaić świata, że naszą specjalnością to są filmy na 2-3 aktorów na krzyż. Tylko my mamy już
rękę nabitą, mamy świetne ekipy, mamy we wszystkich pionach pracowników pomocy rozwórczych na poziomie co najmniej europejskim, jeśli nie światowym, i dlatego pora, żeby coś zacząć robić, co będzie już naprawdę widowiskiem filmowym. Proszę mnie tutaj nie łapać za słówka, ja nic tutaj nie chcę wtrącać o polityce, czy to ma być narodowe, czy nienarodowe. Ja mówię tylko, że możemy zrobić widowiska, tak jak kiedyś. Przecież w telewizji już od lat nie ma czego pokazywać. Ile razy mamy Krzyżaków oglądać, pana Wołodyjowskiego, Potop. Ja mówię o tego typu adaptacjach literatury, może remake'ach, a wiele jeszcze pozycji do końca nie zostało zrealizowanych, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś następny krok i od tej strony światu filmowemu też się pokażemy. Jakie są pana najbliższe plany zawodowe? Najbliższe plany są takie, że teraz pracuję nad bardzo nietypowym dla mnie filmem, pełnometrażowym filmem dokumentalno-fabularnym. On się nazywa Pokolenia. Zaczęło się prozaicznie, bo poproszono mnie z wytwórni we Wrocławiu, gdzie kilka filmów zrealizowałem, między innymi debiut, żeby zrobić coś na jubileusz tej wytwórni, która już praktycznie nie istnieje, bo zajmuje się tylko, nazywa się Centrum Techniki. I wpadłem na pomysł, że właściwie to może być film, który będzie się składał z cytatów z wybitnych polskich filmów zrealizowanych we Wrocławiu, a też Śląsk, co prawda górny, ale niedaleko, dolny. I w ten sposób ułożymy historię Polski. Czyli to będzie film, który od 1939 roku do współczesności, poprzez najlepsze filmy tam robione, a kto tam nie robił, Has, wspaniały rękopis znaleziony w Saragosie, Jak być kochaną, Pętla, Wajda, Popiół i Diament, Polański, Nóż w wodzie, Kieślowski, Marczewski, Holland, wszyscy najlepsi robili, i to będzie hołd dla tych moich starszych kolegów, których już nie ma, ale których filmy powinny być przypominane. Te najlepsze migdały i rodzynki z ich ciasta filmowego, więc bardzo możliwe, że za rok zjawię się tutaj i będziemy mieli okazję porozmawiać sobie o filmie Pokolenia. Całość rozmowy z Januszem Zaorskim już w czwartek w najnowszym wydaniu programu Witamy w Gliwicach. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Przypominamy, że telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na sport i prognozę pogody.